I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. To jest Izajasz, 2:2. Oglądacie nową serię Cień przyszłości. Krótka seria, w której będę omawiał jedno proroctwo. Dzisiaj właśnie to. Jest powiedziane, że w dniach ostatecznych, kiedy? Zgodnie z proroctwem Daniela, dni ostateczne zaczęły się już teraz. Zaczęły się od roku mniej więcej 1844, w którym to weszliśmy w ten czas dni ostatecznych. I rzeczywiście wielu z nas widzi, że te wydarzenia, jakie się dzieją na świecie, pasują do biblijnych wydarzeń czasów końca. Zatem jest tutaj mowa o czasie, który jest teraz, który jest może trochę przed nami jeszcze, ale on się wydarzy. Czytamy, że w tych dniach ostatecznych co się stanie? Góra ze świątynią Pana. Czym jest góra ze świątynią Pana? Był to Zion. Dokładnie właśnie Zion był górą w Jeruzalemie, na której była postawiona świątynia Pana. Ale obecnie nie ma świątyni. Więc o czym my czytamy? Niektórzy powiedzą, dobrze, w takim razie trzeba czekać, aż Izraelici odbudują świątynię. Nie tak należy na tę sprawę patrzeć. W Księdze Hebrajczyków jest napisane, że Jezus stał się naszym arcykapłanem. Wręcz czytamy takie słowa w 8 rozdziale, w wersetach 1 i 2, że jest to główną zaś rzeczą w tym, co głosimy, że mamy takiego arcykapłana w niebie, który nie służy w przybytku rękami zbudowanymi, ale właśnie przybytku w niebie. Dlatego tutaj nie jest mowa o tym, o literalnym Jeruzalemie, ale o tym Jeruzalemie, do którego my wszyscy zdążamy. O nowym Jeruzalem, o którym jest mowa w objawieniu. Że nowe Jeruzalem, które ma zstąpić z nieba. Czytamy o tym w 21 rozdziale objawienia. Więc nowe Jeruzalem, w którym jest świątynia Pana, który jest ten prawdziwy przybytek, nie rękami zbudowany. Ten, który został pokazany jako wzór Jezusowi, Mojżeszowi, i który według tego wzoru zbudował właśnie świątynię izraelską. A więc ta góra ze świątynią Pana, ona stanie się jako najwyższa z gór. Zwróćmy uwagę, że jest to proroctwo, dlatego należy rozpatrzeć je jako proroctwo. Czego symbolem jest góra? Bardzo często góra jest symbolem królestwa. Królestwa, państwa. I tak na przykład możemy dojść do takiego wniosku, czytając Zachariasza 4:7 czy Łukasza 3:1-6. Jednak jest też inne znaczenie, które w tym wypadku też bardzo dobrze pasuje i nie jest sprzeczne z tym poprzednim. Chodzi o znaczenie podane w Psalmie 36:7. Sprawiedliwość Twoja, jak góry Boże, prawo Twoje, jak głębina niezmierzona. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. A więc sprawiedliwość Twoja, jak góry Boże. A więc Boża sprawiedliwość jest symbolem, jest wyjaśnieniem symbola góry. A więc czytamy o tym, że w tych dniach ostatecznych góra ze świątynią Pana będzie najwyższą z gór. Więc sprawiedliwość Boża stanie się najwyższą z gór. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że widzimy obecnie upadek katolicyzmu, upadek protestantyzmu, zalewanie inną, jakby nie patrzeć, fałszywą religią, sprzeczną ze Słowem Bożym, jaką jest islam. I widzimy, jak te wszystkie rzeczy, państwa całkowicie odchodzą od zasad biblijnych, mimo reformacji, reformatorów, którzy skapitulowali, i widzimy, jakby wszystko się rozpadało dookoła nas. Ludzie tracą zainteresowanie z wszelkiego rodzaju sprawami bożymi. Ludzie cały czas tylko karmią się hollywoodzkimi produkcjami, otumaniając swój umysł, czy to muzyką, czy to filmami. I wydaje się tak, jakby sprawa Boża całkowicie przegrywała. Ale jest to proroctwo, które mówi, że nie. Właśnie, że nie. Że góra ze świątynią Pana, sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość Jezusa, to, co On robi w świątyni, będzie najwyższą z gór i będzie wyniesiona ponad
ponad wszystkie inne pagórki, czyli ponad wszystkie inne królestwa, tak? To po pierwsze, oraz ponad wszystkie inne sprawiedliwości, jakie się nam serwuje. I dalej czytamy, że tu mnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Więc mimo, że teraz nie widzimy zainteresowania religią, chyba że te charyzmatyczne kościoły, w których, no, powiedzmy, mamy tutaj wiele do zarzucenia, to mimo, że teraz nie widzimy zainteresowania prawdziwą religią, prawdziwym charakterem Jezusa i doktryną, to wiemy, że będą tłumnie do niej zdążać wszystkie narody. Do Kościoła Bożego w swoim czasie będą tłumnie zdążać wszystkie narody. Tak jak zwierzęta same zaczęły przychodzić do Arki, kiedy to Arka została ukończona. Tak ludzie, kiedy Kościół będzie silny na tej ziemi, będą tłumnie do niego zdążać. Nie łudźcie się, że chodzi o świątynię izraelską. Jeżeli ktokolwiek teraz ogłosiłby arcykapłana, zaczął składać baranki, to by zaprzeczył służbie Jezusa. Jeżeli mielibyśmy tutaj na ziemi teraz znowu dalej arcykapłana, to by to znaczyło tyle, że wyrzekamy się naszego arcykapłana, który jest w niebie, który stawia się za nami, który złożył już największą ofiarę. Tu wcale nie chodzi o świątynię izraelską, tylko właśnie o duchowy Izrael. Jestem Szymon Wygnański, to był Cień Przyszłości.